zadaniem, pytaniem do prezentacji, które się tutaj pojawiły. Pierwsza prezentacja dotyczyła planowanych kopalni, projektów wydobywczych i koncesji na terenie Polesia, na tym terenie, na którym się znajdujemy. Druga prezentacja dotyczyła kompetencji organów dotyczących budowy kopalni i wydobycia węgla. Macie Państwo szansę skorzystania z wiedzy eksperckiej. Może są jakieś pytania, które się Wam nasuwają, pytania, które byście googlowali w internecie godzinami, a tutaj może uda się na nie odpowiedzieć w parę minut. Gorąco zachęcam do tego. Czy są jakieś pytania do tych dwóch prezentacji, które się tutaj pojawiły? Dlaczego wydobycie rozpoczęto po Gdance? Pamiętam jeszcze z lat 80. były takie głosy, że chodziło o województwo, tak, że był ten podział na województwo lubelskie, chełmskie i żeby nie wydobywano wcale tam, gdzie najlepsze były warunki, ale chciano właśnie, żeby no, ten pierwszy ośrodek należał do województwa lubelskiego, a nie do Chełma. No ja nie wiem, co prawda żyłem już wtedy, a nie pamiętam tych dyskusji, natomiast no, mogę tylko jedynie powiedzieć, że patrząc z perspektywy, no, myślę, że przyrodniczej, to chyba dobrze, że tam, a nie na przykład w centrum, bo podobno najlepsze złoża są na terenach w pobliżu Polskiego Parku Narodowego i tu. No to w sumie dobrze się stało, natomiast myślę, że to miała być pierwsza, to znaczy wiem, że miała być to pierwsza z 7 planowanych kopalni, które w latach 70. planowano tutaj wybudować, więc kryzys gospodarczy i inne problemy to uniemożliwiły. W sumie z korzyścią dla przyrody na pewno, to mielibyśmy tutaj sytuację jak na Górnym Śląsku na pewno taką samą. Niestety nie wiem, jaki był powód, że Bogdanka powstała pierwsza. Może ktoś to pamięta albo słyszał. Dziękuję bardzo. Tutaj było jeszcze pytanie z tej strony. Tak, ja miałam taką wątpliwość w trakcie Pani prezentacji. Mianowicie mieszkam tutaj na Polesiu od 9 lat, od 8 lat. I właściwie do tej pory nie wiedziałam, że mieszkam na terenie gminy, która ma status gminy górniczej. I to jest o tyle ciekawe, że jakby akurat gmina, w której mieszkam, gmina Sosnowica, rzeczywiście leży jest położona w dużej części na złożach węgla kamiennego, ale także jest w dużej części, ponad 50% gminy jest położona na terenie Polskiego Parku Narodowego. I jakby z mieszkańcami, no bo jako mieszkaniec wiem to, nie są prowadzone żadne ani rozmowy, mieszkańcy nie są na ten temat w ogóle uświadamiani. I jeżeli mówimy o tym, że my jako mieszkańcy możemy uzyskać wsparcie od władz gminy, to jakby jest to dla mnie pewnego rodzaju abstrakt, bo po prostu gmina w ogóle nie podejmuje tego rodzaju dyskusji z mieszkańcami. I no, moje pytanie jest, jakby trudno mi jest je nawet sformułować, bo jakby jak wpłynąć na to, żeby władze w ogóle zechciały tego rodzaju tematami się zająć i w ogóle podjąć taką rękawicę, żeby w ogóle mieszkańców zacząć uświadamiać na ten temat, co im grozi z tego powodu tak naprawdę, jakie są zależności, jakie są jakieś uwarunkowania i co dalej z tego będzie wynikało. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, że to, o czym Pani powiedziała, to taki problem, który wymaga cofnięcia się o jeszcze jeden krok, to znaczy przede wszystkim powiedzenia sobie o tym, że my w ogóle mamy problem, nie wiem czy w Polsce, czy to jest jakieś takie uogólnienie, no ale w ogóle mamy problem z należytym upodmiotowieniem nas jako mieszkańców poszczególnych jednostek. Czyli bardzo często jest tak, że kiedy władze zostaną wybrane i tamten nasz osobisty wybór się przejawia, to potem już się kończy jakakolwiek formuła wzajemnego wysłuchiwania się czy przekazywania przepływu informacji. Natomiast rzeczywiście powiedziałabym, że jest to problem ludzki, czyli braku nawyków, braku dobrych praktyk, a nie kwestii procedur. Tak? Natomiast odpowiadając, wydaje mi się, na Pani pytanie, chciałabym odpowiedzieć tak, że sądzę, że to właśnie te rekomendacje, które my tu mamy wypracować, to są takie mechanizmy, które te władze publiczne na poziomie lokalnym mogą zmobilizować do działania. Tak, czyli ich po prostu tak prosto mówiąc szturchnąć. Zróbcie coś, my już wiemy, i oczekujemy od Was, że w ramach istniejących narzędzi zrobicie coś w naszym imieniu i dla nas.
Natomiast sądzę też, że taka debata jak ta dzisiejsza to jest coś, co powinno być absolutnie rzeczą powszechną, że w sprawach ważnych dla gminy organizuje się choćby konsultacje, a jeszcze lepiej spotkania tego rodzaju merytoryczne, ale tu tego czynnika ludzkiego nie przeskoczymy, dopóki się nie nauczymy wszyscy ze sobą nawzajem debatować zgodnie z takimi zasadami, o których przed chwilą mówili koledzy, czyli że wszyscy słuchamy wszystkich i szanujemy cudze poglądy, no to jeszcze długa droga przed nami, ale to już myślę zupełnie inny wątek. Nie ma. A nie, nie wiem, a jak jest? Rzeczywiście nie ma nikogo z urzędów gmin? Jest. To 10% czy 12% to są osoby związane z władzą. Aha. No to też już jest znakomity krok w dobrym kierunku, oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj jest jeszcze pytanie. O, pani Sielacz, powiem pytanie. Jak wygląda stan obecny i plany na najbliższą przyszłość? Patrząc, jak sytuacja zmieniła się w ostatnich kilku latach z perspektywy polityki unijnej i światowej, odchodzenie od węgla, w zasadzie w ciągu kilku lat większość Europy chce odejść od węgla, w zasadzie w ciągu kilkunastu lat, no to wszystko oprócz Polski. Jak patrzymy na politykę ochrony klimatu, uprawnienia do emisji, które generalnie w ciągu najbliższych lat już przekroczą 100 euro za tonę prawdopodobnie, no to jak i też Fundusz na Sprawiedliwą Transformację, też kolejny element, tak? Te rejony, które jakby mają plan odejścia od węgla, mogą liczyć na miliardy wsparcia, te, które nie mają tego planu, nie mogą liczyć. Jest pytanie, jak właśnie ta sytuacja obecna i ta jakby dyskusja na poziomie decyzyjnym, to co te wszystkie organizacje, władze samorządowe chcą zrobić, no jak wygląda stan tej dyskusji właśnie? Och, to pan mi zadał pytanie, które w ogóle nie wiem, czy da się je odpowiedzieć dzisiaj albo w ciągu tygodnia, ale proszę pozwolić mi spróbować. Rzeczywiście, proszę państwa, jest tak, że generalna tendencja na poziomie Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich jest taka, że odchodzimy od węgla. Odchodzimy od węgla w sensie zarówno jego wydobycia w krajach członkowskich, nabywania węgla w innych państwach, czy w ogóle pozyskiwania paliw kopalnych, bo tu nie tylko o sam węgiel chodzi, za granicami Unii Europejskiej, ale również, proszę państwa, do przechodzenia w sposobie myślenia o produkcji energii. Przede wszystkim energetyka lokalna, energetyka rozproszona i energetyka odnawialna. Istotnie prawdą jest, że Polska najmniej chętnie do tego pomysłu się skłania ze wszystkich krajów unijnych. My powiedzieliśmy wprawdzie, że rzeczywiście do 40 roku coś zrobimy, natomiast te zobowiązania są dosyć miękkie, tak bym to określiła. Nie zadeklarowaliśmy do 40 roku odejścia od węgla i od jego wydobycia. Ale proszę państwa, jesteśmy na tle Unii Europejskiej państwem jedynym, które zaniechania wydobycia nie zadeklarowało. Tu proszę pomyśleć o prawie skali. Natomiast pewnie pana pytanie dotyczy również tego kontekstu, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli działań militarnych i tego, że może się właśnie okazać, że my jednak od tej Rosji jakoś się musimy uniezależnić. Ale moim zdaniem to nie jest argument za tym, żebyśmy pozostali przy wydobyciu, tylko właśnie to jest dla mnie osobiście koronny argument za tym, żeby pokazać, jak bardzo niepewne jest wydobywanie zasobów nieodnawialnych. Jak bardzo niepewne politycznie, gospodarczo, społecznie jest wydobywanie zasobów nieodnawialnych. To moim zdaniem jest kolejny argument za tym, żeby przejść na energetykę odnawialną na taką skalę, na jaką to jest w ogóle tylko możliwe, tak, żeby rzeczywiście do tego uniezależnienia doprowadzić. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Przy okazji ad vocem, niepewne jest uzależnienie od zasobów odnawialnych, ale także od bardzo skupionych, scentralizowanych źródeł energii. I wyobraźmy sobie, nie daj Boże, wojnę. Jak widzimy, pierwsze ataki idą na duże elektrownie. Jeżeli mamy energetykę rozproszoną, w każdym domu panel fotowoltaiczny lub coś w tym rodzaju, no jest to znacznie stabilniejsze. To jakby w ramach komentarza, jak chciałbym zadać pytanie, tu w sumie teraz do pana Filipka, a mianowicie na jakim etapie są prace, czy już nie wiem, być może wydobycie w polu Ostrów, jak jest terminarz tego? No to też jest trochę, wydaje mi się, pewna tajemnica handlowa kopalni Bogdanka. Wiem, że tam była planowana budowa szybu, nowego szybu wentylacyjnego. Bogdanka
trochę może pod wpływem nastrojów takich antywydobywczych i odchodzenia od węgla odstąpiła póki co od tego i powiedziała, że będzie eksploatować ten węgiel pod ziemią, tworząc bardzo długie, to znaczy wywożąc go, długie korytarze i wywożąc go przez dotychczasowe szyby. I tak naprawdę ja tak dokładnie nie wiem, jak to wygląda, natomiast na pewno trwają prace, a szczególnie teraz w sytuacji, kiedy w ostatnim roku węgiel bardzo mocno podrożał i nagle okazało się, że jego wydobycie stało się znowu opłacalne dla niektórych zakładów i Bogdanka zaczęła znowu osiągać rekordowe jakieś tam wydobycia rzędu 10 milionów ton rocznie. Więc nie sądzę, żeby te tutaj, no Bogdanka chciała odstąpić od wydobycia. Co jest jeszcze istotne, w momencie kiedy Bogdanka, może teraz tak powiem trochę takich informacji nieoficjalnych, ale czy w momencie kiedy Bogdanka uzyskała koncesję Ostrów, no to mówiła, że bardzo się z tego cieszy, bo będzie mogła odstąpić, czy na razie zaniechać prac nad koncesją na złoże orzechów, które jest jeszcze bliżej parku, no bo to jakby coś za coś. I to jakby generalnie Bogdanka dużo robi takich działań, które gdzie wskazuje na to, że dba o ochronę przyrody. Z trzech propozycji wydobycia na złożu, ze złoża Ostrów wybrała taką, pokazała najbardziej ekologiczną w cudzysłowie. No niemniej te prognozowane obniżenia terenu, które Państwu pokazywałem, 5 metrów i tak dalej, to jest właśnie z tej ostatniej wybranej jakby wersji wydobycia, więc mimo wszystko będzie to wydobycie, które istotnie zmieni powierzchnię gruntu. No i jeszcze a propos przygotowań do, tak jak Pani mówiła, do zakończenia wydobycia, więc tutaj działania na Lubelszczyźnie raczej mam wrażenie, że skupiają się na tym, żeby przygotować taki plan transformacji, żeby nie zaszkodzić kopalni, żeby ta kopalnia Bogdanka mogła nadal wydobywać i wydobyć to, co planuje, a jednocześnie, żeby wyglądało to tak, czy było to tak, że może jakby ono w końcu gdzieś tam kiedyś w przyszłości to wydobycie zostanie zamknięte. I nie wiem, na ile urzędy gmin są włączone w opracowywanie tego planu transformacji, ale wydaje mi się, że raczej tutaj te plany skupiają się wokół Bogdanki, bo w zespole, który był powołany do opracowania tego planu, dosyć dużo chyba osób jest związanych z Łęczną, z Bogdanką, natomiast tutaj z Polesiem mam wrażenie, że mniej, takie mam sygnały. Przepraszam, tylko dodam, organizacje pozarządowe nie zostały dopuszczone. Tak. Wiem też, że pani Urszula Zielińska z Partii Zielonych, która tutaj z nami współpracuje, niestety nie dostała do tej pory odpowiedzi, czy może zostać włączona do tej komisji. Odpowiedzi nie ma po prostu, tak? Jest, no nie ma, nie, nie ma. Dziękuję. Ja mam pytanie do pani Hawady. Pani mówiła o takich, jakby nazwijmy to, od dolnych jednostek administracyjnych, które mogą w pewien sposób wpłynąć na decyzję. A ja pytanie mam takie z drugiej strony. Jakie są najlepsze według Pani praktyczne, a może teoretyczne, odgórne możliwości zmian decyzji, czy na przykład na poziomie rządowym od razu, tak? Czy prawne, które miałyby jakiś taki prawny sens? Patrząc z perspektywy poziomu centralnego, to przede wszystkim decyzja rządu o jednoznacznym odejściu od węgla. To na pewno musiałoby jako punkt pierwszy, czyli decyzja polityczna, się zadziać. Druga rzecz to zmiana polityki surowcowej państwa, która na razie przewiduje, że będziemy wykorzystywać zasoby ze złóż zaniechanych, czyli wracamy do wydobycia. Jak również, że będziemy nadal prowadzić prace poszukiwawcze i poszukiwać nowych złóż. Więc zmiana, która wynikałaby z decyzji o wycofaniu się z wydobycia, promieniująca na dokumenty strategiczne.
a później z nich wynikające odmowy udzielania koncesji dla kolejnych poszukiwań oraz dla kolejnych wydobyć ze złóż. Proszę Państwa, no to oczywiście jest możliwe. Z takim zastrzeżeniem, że nie zawsze będziemy mieli te przesłanki formalne, żeby formę ochrony przyrody powołać. Po pierwsze, proszę pamiętać o tym, żeby na przykład powołać nowy park narodowy, musimy mieć znów uzgodnienia, czyli zgody sąsiednich gmin. Czy nie sąsiednich, przepraszam, tych gmin, na terenie których ten park będzie zlokalizowany. I od czasu, jak ten przepis został wprowadzony, nie powołaliśmy w Polsce żadnego parku narodowego, chociaż są przygotowane dokumentacje dla co najmniej dwóch, ponieważ gminy się nie zgadzają. Więc tu nawet z perspektywy formalnej są problemy. Natomiast inną rzeczą jest to, czy możemy powoływać następne formy ochrony przyrody w tym sensie, że decyduje o tym walor przyrodniczy. Jeżeli tak jak tutaj na Polesiu mamy granice parku narodowego, mamy parki krajobrazowe, wydaje mi się, że tu możliwość powołania dodatkowych form ochronnych, być może przyrodnicy, nie wiem czy dzisiaj są z nami, czy będą z Państwem na kolejnych spotkaniach, być może mnie skorygują, ale wydaje mi się, że wielkich możliwości w zakresie powoływania nowych form ochrony przyrody tu nie mamy. Pan dokona korekty, z przyjemnością o nią poproszę. Ja może nie tyle korekt, ile rozszerzenia, zarówno w kierunku przyrodniczo pozytywnym i także w kierunku przyrodniczo negatywnym. Czyli po pierwsze, czy możemy powoływać, albo czy powinniśmy, albo czy są mechanizmy do powoływania nowych obszarów chronionych w Polsce. Są zdecydowanie, jest nią strategia na rzecz różnorodności biologicznej do 2030, która wymaga od państw członkowskich utworzenia 30% obszarów chronionych w danym kraju i 10% obszarów ściśle chronionych w naszym kraju, w państwach członkowskich. I tak się składało, ja reprezentuję Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i my w tej chwili w ramach koalicji organizacji pozarządowych rozmawiamy, czy współpracujemy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska właśnie w zakresie tworzenia czy propozycji obszarów, które kwalifikują do obszarów chronionych ściśle albo obszarów chronionych. I teraz wracając jeszcze tutaj do Polesia. Tak, są takie obszary i między innymi pomysłem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest przekształcenie niektórych parków krajobrazowych, które spełniają kryteria przekształcenia w parki narodowe właśnie w tym kierunku. Tak więc to na Lubelszczyźnie jest bardzo duży potencjał, bo jesteśmy bogatym przyrodniczo obszarem. Także to jakby ze strony przyrodniczej i ze strony mechanizmów, które między innymi są w tej chwili brane pod uwagę, a nawet wymagane w Polsce. Ale ze strony też negatywnej zwrócę uwagę, że tutaj niektóre złoża i niektóre koncesje są na terenie chyba najwyższych form ochrony przyrody na świecie. Czyli mamy z jednej strony park narodowy, rezerwat przyrody, dwa obszary Natura 2000. Ja cały czas mówię o Bagnie Bubnów. Mamy rezerwat biosfery UNESCO, mamy obszar chroniony konwencją Ramsar, a pod spodem plany budowy kopalni. Tak więc to jeszcze niczego nie gwarantuje. Tak więc to jest jeden taki paradoks, ale taki obserwuję. Dziękuję. Dziękuję również. Jeszcze jeden komentarz do tego, co było powiedziane. Właśnie chciałem dodać tak ostatecznie do pana Jarosława, że akurat Polesie, biorąc pod uwagę z uwagi na te plany rozszerzania tych ścisłych form ochrony, to podejrzewam, że ja tam nie uczestniczę w tych pracach, ale czysto wyliczając wskaźniki bioróżnorodności, to jest pewnie obszar, który na wielu obszarach aktualnych parków krajobrazowych, no najwięcej te wskaźniki by osiągały najwyższy poziom, bo tutaj na poziomie
roślin, zwierząt i tak dalej, to jest absolutnie wyjątkowy teren, także pewnie gdzieś możliwości teoretyczne są, tak? Bardzo wysokie. No, myślę, że też problemem jest przestrzeganie, a może interpretacja prawa trochę, dlatego że no, jeżeli jest wydawana rzeczywiście koncesja badawcza pod terenem Bagna Bubnów, czyli pod Polskim Parkiem Narodowym, trudno to jakoś naprawdę zrozumieć, no bo to znaczy, że pod ziemią parku już nie ma i można tam kopać, no bo jeżeli ktoś to bada, to no, okej, okay, nie ma działań, powiedzmy, czy nie na powierzchni, ale były też takie plany czy pomysły spółki Balamara, że oni robią jakieś takie szyby ukośne, żeby można było, węgiel wydobywać z okolic, czy nawet spod bagna, ale bez ingerencji w powierzchnię, gdzie jest park narodowy. Przynajmniej o tym była mowa. Druga sprawa to jest właśnie złoże Ostrów, eksploatowane, czy gdzie już jest koncesja wydobywcza, gdzie Bogdanka, to znaczy po prostu jest powiedziane, ok, rozumiemy, że tam są jeziora Krasne, Łukcze, Roguźno, gdzie przyjeżdżają turyści, to my w takim razie zobowiązujemy się, że nie będziemy kopać bezpośrednio pod jeziorami 500 metrów od granicy jeziora. I w tym momencie jakby no, to jest takie zobowiązanie ze strony kopalni, które ma być pro ekologicznej ochronie. Trudno powiedzieć jakoś sobie to wyobrazić, że okej, nie będą kopać tutaj, ale 500 metrów od jeziora już będą kopać i tam będzie obniżenie terenu o kilka metrów, prawda? I w tym momencie... Za chwilę woda z jeziora. Właśnie, tak wygląda, więc to są pewnego rodzaju może pomysły, które ja bym w mojej ocenie trochę naciągają prawo, prawda? Proszę Państwa, ja tylko może dodam, że nie powiedziałam tego przy okazji tej pierwszej części prezentacji, że minister wydając koncesję zarówno poszukiwawczą, jak i wydobywczą ma możliwość odmowy jej udzielenia, jeżeli przemawia za tym interes publiczny, między innymi interes związany z ochroną środowiska. I w mojej ocenie te argumenty, o których Pan mówił, to są znakomite przykłady właśnie tego obszaru ochrony środowiska, który wiązałby się z przesłanką do odmowy udzielenia koncesji, czy to poszukiwawczej, czy z czasem wydobywczej. No ale żeby pokazać ministrowi takie argumenty, te przyrodnicze, społeczne, no to trzeba jakiejś komunikacji, tak? Być może właśnie to Państwa rola, żeby uświadomić komuś gdzieś tam na poziomie centralnym, bo przecież nie osobiście ministrowi, ale urzędnikom, którzy w jego imieniu podejmują te decyzje, że taki kontekst przyrodniczy, społeczny, związany z rekreacją, turystyką i tak dalej, również w tych sprawach występuje na dużo większą skalę, niż mogłoby się tym urzędnikom wydawać. W kontekście rekultywacji bagien i tego, o czym powiedział pan Krogulec, że jest jakiś program, tak, nowy, który mówi o właśnie rekultywowaniu terenów bagiennych, podmokłych. Czy na przykład byłoby i w jakim trybie możliwe rozszerzenie Parku Narodowego Poleskiego o teren Krowiego Bagna? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy odpadów z kopalni Bogdanka. Czy ktokolwiek prowadzi jakieś analizy i kontrolę tego, jak jest prowadzony proces rekultywacji, bo one są zrzucane w przeróżne doły, jamy i wszystkie wolne przestrzenie. I czy później na tych terenach będzie można, nie wiem, prowadzić jakiekolwiek uprawy, czy będą uprawy leśne, co się z tymi terenami będzie działo, z tymi miejscami? Trzecie pytanie dotyczy tego, czy jest prowadzony monitoring, jakiego rodzaju zanieczyszczenia generuje na przykład hałda poprzez i wody opadowe, które przesiągają przez hałdę. No bo wiadomo, że ta woda później przesiąga do gruntu, stanowi później zasila wody gruntowe i później spływa na nasze pola. A czwarte pytanie dotyczy bezpieczeństwa zbiorników wód głębinowych, między innymi zbiornika GZWP 407. Czy wydobycie i w jakim stopniu wydobycie węgla im zagraża? Dobrze, chciałbym zacząć z Pana. Pierwsze pytanie Pana dotyczyło.
Pierwsze pytanie dotyczyło możliwości renaturalizacji krowiego bagna. Moim zdaniem są bardzo duże możliwości. Oczywiście za tym idą różne przeszkody. Tak więc argumenty za i przeciw przeanalizujmy. Wyjdźmy od tego, że krowie bagno w dalszym ciągu jest torfowiskiem, jest zmeliorowanym torfowiskiem w znacznej części. To oznacza, że spora część, ta najbardziej przesuszona, emituje duże ilości dwutlenku węgla w związku z murszeniem powierzchniowej warstwy torfu. Część torfowiska, konkretnie północno-wschodnia część, która nie została dokumentnie zniszczona, jest objęta obecnie obszarem Natura 2000. O tym więcej mogę powiedzieć. I od razu powiem, że na początku lat 2000 były propozycje, a nawet przymiarki, żeby dołączyć krowie bagno do Poleskiego Parku Narodowego. To się nie wydarzyło z różnych względów, bo tu jeszcze po, że tak powiem, tej ujemnej stronie trzeba pamiętać, że równolegle rozwijają się różne gospodarstwa w tym terenie. Mówię o dużych gospodarstwach rolnych, na przykład w Kulczynie. I tam no, ten rozwój gospodarczy powoduje, że trudno pogodzić jedno z drugim. Trzeba by było szukać jakiegoś rozwiązania dla tej kwestii. Niemniej jednak, ponieważ to są olbrzymie powierzchnie torfowiska emitującego dwutlenek węgla, to jest mierzalne w chwili obecnej, można powiedzieć, że powtórne nawodnienie krowiego bagna byłoby kapitalnym przyczynkiem dla ochrony klimatu. I ile to by było, można powiedzieć dokładnie. Dlaczego? Tak się składa, że Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w tej chwili zajmuje się w skali mikro renaturalizacją krowiego bagna. Jako że w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko my zdobyliśmy pieniądze na stabilizację stosunków wodnych wokół jeziora Łaskie, Bagna Łaskie. To jest fragment obszaru Natura 2000, jedno z cenniejszych obszarów torfowiskowych, między innymi w tej chwili jedyne stanowisko wodniczki na krowim bagnie. My tam budujemy, żeby było śmieszniej, właśnie w tej chwili tam pracują melioranci, budujemy zastawki na rowach, które drenują ten obszar i chodzi o to, żeby tą wodę zatrzymywać na wokół bagna Łaskie. To wszystko kosztuje, my robimy to w trzech miejscach na Lubelszczyźnie, około 1,5 miliona złotych. Tak więc ja pokazuję, że działania w skali mikro są bardzo drogie, w skali makro całego krowiego bagna, realne, ale bardzo drogie. Także należałoby zdobyć duże fundusze, co oczywiście jest realne. Większy problem jest oczywiście przede wszystkim duża wola społeczna, żeby przekonać, że to jest realne i tak dalej. Ja mogę nawet podać, bo mam przy sobie obliczenia, a jak były robione, mogę też dokładnie opisać, ile dwutlenku węgla zostanie związane w tym fragmencie krowiego bagna, które myśmy zrenaturalizowali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czuję, że kolejne pytania, wydaje mi się, że dotyczyły Pana. Czy grupa mogłaby jednak szybko przypomnieć? Chodzi o wysypywanie odpadów i czy tam pokopalnianych i czy tam można będzie prowadzić później jakiekolwiek uprawy. Ewentualnie mogę się zgłosić do... Tak,
Przejąłem szał, przepraszam. Ale jeśli chodzi o rzeczywiście udatność rekultywacji za pomocą skały chłonnej i generalnie cały ten proceder, przeprowadziliśmy w latach 2014-2015, potem w małej turze jeszcze 4 lata później, w 2019 roku, spore badania terenowe, analizę dokumentacji tego, jak to jest prowadzone. Tam na stoliku jest do pobrania ten raport, więc jest tam też sporo ilustracji. To, co tam może wyrosnąć, to jest tylko jeden z aspektów, tak? Bo drugim aspektem jest to, jak spotykają się te odpady z wodami gruntowymi, czy też z otwartymi zbiornikami, oraz to, co oprócz tej skały chłonnej tam bywa. Jest tam spory zasób fotografii na ten temat. No i jest też cały rozdział pod tytułem Poleski Czarnoziem, dotyczący tego, jak te rekultywacje w praktyce są realizowane. Trudno powiedzieć, czy po tym seminarium, po tej wielkiej burzy, która się wtedy wokół między starostwami, a nami, instytucjami ochrony środowiska przetoczyła, czy ta sytuacja się poprawiła. Natomiast generalnie nasze wnioski były takie, że jest to jedna wielka ściema. Jeśli jest dobrze zrobiona, rzeczywiście w miejscowości Kulik, gdzie miała powstać kopalnia, nie powstała, znaleźliśmy jedno pole, gdzie rolnik był zadowolony, gdzie nawieźli mu rzeczywiście dobrej ziemi i on uprawia tam pszenicę. Cała reszta to jest po prostu warstwa kilkunastocentymetrowa wypełniona kamieniami, skąd ta skała wychodzi. To jest kwestia jakości wykonania, bo potencjalnie może na tym rosnąć normalny las, może na tym rosnąć pszenica, buraki, nie wiem, kaktusy, co sobie zamarzymy, natomiast to kosztuje. Ja jeszcze można, jeśli można jeszcze dodam do tego tematu, bo to tak naprawdę, proszę Państwa, musimy sobie przy tym nawożeniu skałochłonną podzielić to zagadnienie na dwie części, to znaczy z jednej strony to jest rekultywacja pustych wyrobisk, czyli na przykład po puste wyrobisko po kopalni piasku i to jest jeden temat. No i tam, jak rozumiem, ta rekultywacja czy w kierunku rolnym, czy w kierunku leśnym, bo ona w leśnym kierunku też może być prowadzona teoretycznie właśnie przy dobrych warunkach może być przeprowadzona prawidłowo. Natomiast drugą rzeczą jest to, że skała płonna co do zasady nie może być używana na przykład przekształcenie, podniesienie terenu. To jest bardzo istotne zastrzeżenie, że z perspektywy tak zwanego odzysku poza instalacjami jest możliwe, czyli właśnie tych pustych wyrobisk, ale w sytuacjach, w których na przykład Państwo chcieliby podsypki, wyrównanie dróg dojazdowych, zmianę kształtowania terenu na indywidualnych nieruchomościach, mówię tutaj o zwykłym użytkowaniu nieruchomości choćby na cele budowlane, to takiej możliwości nie ma. To nie jest kod, który do przekazania dla osób fizycznych byłby dopuszczalny. To też wynika z tych jego cech, które tu w tym projekcie między innymi były badane. To, że on się tam gdzieś miesza, rozpuszcza, robi mułowaty. Nie może być na przykład też wykorzystany do wyrównania dróg tych takich, gdzie są jakieś dziury, jakichś takich polnych, czy tylko częściowo utwardzanych, choć jest to absolutnie powszechne. Ale nie jest działaniem legalnym. Ale intensywnie rzecz taka, bo ja to zaobserwowałam jeżdżąc do Lubina, że jest dziura kopana, wykopana i dopiero w tą dziurę przywożone zostają te odpady i to jest zasypywane później. Czy to jest monitoruje ktoś, czy ktoś nad tym panuje? Czy to jest zgodnie z... Teoretycznie powinno być tak, że mamy wtedy do czynienia z odzyskiem poza instalacjami. Czyli wypełnianie pustego wyrobiska jest procesem odzysku, czyli na proces odzysku trzeba mieć zezwolenie. Żeby mieć zezwolenie, choć musi mieć w ogóle tytuł prawny do terenu. To nie o to chodzi. Nie. O działania nielegalne. No to działania nielegalne, no to WIOŚ i policja, tak? Ewentualnie prokuratura, no to tylko tyle. Natomiast gdyby było tak, że rzeczywiście ktoś ma puste wyrobisko, to tam w ogóle powinien być monitoring. Rzeczywiście dosłownie monitoring i kamery, no i zabezpieczenie roszczeń, czyli jak ktoś chce na przykład tam wpakować, nie wiem, 200 ton, to od tych 200 ton powinien wpłacić dodatkowe zabezpieczenie do urzędu jako zabezpieczenie finansowe ewentualnych szkód w środowisku. Więc przy działaniach legalnych te mechanizmy już są. No jeżeli ktoś wykopał dziurę i wrzucił, no to są działania nielegalne, one podlegają ściganiu. Gotowanie możemy krótko naprowadzić. Pierwsze pytanie, jak inne kraje odchodzą od węgla. Wiadomo, no, eksperci mówili, że jesteśmy taką jakby samotną wyspą w Europie, gdyż my jako jedyni nie deklarujemy tego odejścia od węgla. Jakoś innym krajom to się udaje, jakoś od tego węgla odchodzą. No więc chciałbym coś na ten temat usłyszeć. I
drugie pytanie, jakie są argumenty w Polsce za energetyką węglową? Wiadomo, że nasz prezydent murem właśnie stoi za tą energetyką węglową. Gdzie indziej w innych krajach tak nie jest. No i chciałbym właśnie usłyszeć o tych argumentach. Dziękuję. Kto z ekspertów chciałby się odnieść? Dobra, pytanie jeszcze pierwsze, to rozumiem, jeszcze dobrze rozumiem. Dlaczego Polska jest tym krajem, który się trzyma węgla, tak? Tak. To jest bardzo prosta, no bo... wnioski, znaczy my jeszcze, bo trochę mamy, tak? Chociaż mamy taki węgiel schyłkowy, jak popatrzymy, jak my wydobywamy węgiel, wydobywa się na świecie. Na świecie wydobywa się w odkrywkach węgla, gdzie koparka ładuje na ciężarówkę węgiel wysokiej jakości. U nas kopie się kilometr pod ziemią, po prostu to jest droższe. I działa dlatego, że dokładamy miliardy co roku do wydobycia, tak? Więc jakby dalej są związki między światem polityki a wielką energetyką węglową. To jest prawie największy dobrodziej klasy politycznej, koncerny energetyczne. Więc politycy, no co, to nie tylko w obecnej formacji PiS, to samo za PO, za SLD, za PSL-u. Politycy po prostu obsadzali spółki energetyczne i ciągnęli z tego konfitury i synekury, tak, i zabranych nadzorczych pieniądze. Więc generalnie politycy tego bronią, mają w tym interes, a z energetyki rozproszonej nie bardzo mają interes, tak. I niezależnych inwestorów, którzy stawiają czy wiatraki, czy biogazownie, no to jakby w tym momencie nie ma tych konfitur i synekur, tak. Niemcy też mają węgiel, ale węgiel brunatny, ale odchodzą od niego, tak, do 2030 roku chcą od węgla odejść. Na świecie ten trend też jest, to nie jest tylko trend w Unii Europejskiej. Jak patrzymy na świecie, sytuacja, to świat masowo odchodzi od węgla. Jeszcze 7 lat temu planowały świat zbudować 1,5 nowych Chin węgla, cokolwiek to znaczy. Tak, z tego zostało teraz kilkanaście procent. I po prostu co chwila znika. Chiny też chcą odchodzić od węgla i nawet to robią. Jak patrzymy, w co inwestują Chiny, to jest granie bardzo oświecające, co pokazują na prezentacjach. Chiny, jak patrzymy, w jakie źródła energii inwestują swoje pieniądze, to jest z grubsza... Dobrze. Wiatr i słońce to jest jakieś 70% inwestycji, atom koło 10%, woda też koło 10%, paliwa kopalne poniżej 10%, tak, to inwestują Chiny. Więc to nie jest tylko trend europejski, to jest trend światowy generalnie. Dobra, nie wiem, czy z grubsza odpowiedziałem, mogę ten temat ciągnąć, ale co z grubsza o to chodziło? No, czy jeszcze chcę pan pogłębić jakiś wątek? Tak, ale jak to jest, w innych krajach politycznych nie mają takiego interesu, a u nas mają? Znaczy to jest tak, w Niemczech to jest kwestia rozsądku i świadomości też jakby no, zmiany klimatu i odchodzenia. Oni już podjęli decyzję odchodzenia od paliw kopalnych, po prostu, kropka. Inne kraje generalnie tego węgla za dużo nie mają. Znaczy Czechy i Bułgaria trzymają węgla, a generalnie planują od niego odejść w latach 30. Mają datę odejścia od węgla w latach 30. W Europie nikt oprócz Polski nie chce po latach 2030 w ogóle węgla federować, z wielu względów. Dobra, ale pojedziemy na następny wątek. Drugie pytanie było o... Takie ale pan już krótko, a ta energetyka węglowa, to jest mniej więcej podobnie. Zdrowie, może pan powtórzyć jeszcze raz? No już to tak było ogólnie, jakie są argumenty za energetyką węglową. Raz mamy węgiel i dużo lepiej mieć własny węgiel niż coś, co importujemy. To jest jakieś bezpieczeństwo oczywiste. Aczkolwiek koszty tego zaczynają być przygniatające, rzędu nasza... To jest tak, że kopalnie na Śląsku są bardzo deficytowe, trzeba mnóstwo kasy w to wkładać. A otwieranie nowych kopalń pod kątem ochrony klimatu to już polityka mocno niepopularna generalnie. Zresztą kopalni nie buduje się tak, że dzisiaj podejmę decyzję, jutro mam węgiel, raczej tak, że dzisiaj podejmę decyzję, ja węgiel mam za dekadę, tak? A granie kraju rozwinięte powinno odejść od węgla 2030, więc generalnie jakby no, to oznacza granie obstawianie rozpadu Unii Europejskiej, stagnacji technologicznej, bo już węgiel jest droższy od wiatru czy słońca. Stąd partner wietrze i słońce po prostu już jest tańszy przy tym postępie technologicznym, który mieliśmy. To nie jest tylko wiatr i słońce, źródła ekspozycyjne, są jeszcze inne rzeczy, nie będę teraz to wchodził, to jest jakby bardzo szeroki temat. Ale to się generalnie spina, tak? Jeszcze mamy jasność, że się spina i technologie na to pozwalają. Zresztą węgiel ma mnóstwo innych problemów, to szkody górnicze, mamy kwestie no i emisji zanieczyszczeń, różnych szczególności, w domu spalamy ten węgiel, tak? To jest szczególny problem ze smogiem. Tutaj przyjechałem do Urszulina, po prostu mnie znów zwalił, jakbym się czuł, nie był w Rudzie Śląskiej, czy gdzieś, nie coś tam Zdrój, tak? Gdzie po prostu powietrze nie da się oddychać. No dobra, ale kolejne pytanie to było o atom, tak? To było takie pytanie. To może jeszcze, jeśli można uzupełnić. Proszę. Może, nie, może jeszcze po prostu inne informacje, które będą, tak? Słuchać mnie? Tak. Więc jak na przykład inne kraje, tak? Niemcy na przykład wydobyły ostatni wózek z węglem, tak, kamiennym w 2018 roku. I będą jeszcze do 2038, ile wcześniej nie będzie bez kosztowego przesunięcia, żeby było na 2035, tak, no, będą po prostu wykorzystywać elektrownie na węgiel, ale z importowanym, na importowany węgiel, tak. Natomiast z węglem brunatnym też taką samą perspektywę, sobie czyli 2038 rok,
30 i już poznaliśmy. No to się tak zmieniło, bo to ostatnie powiedzmy tam pół roku, tak to jeszcze są zmiany. Ale takie ramy, które były do tej pory takie ustalone i na podstawie tego właśnie już nie wydobywają swojego węgla kamiennego właśnie, bo to są zbyt dużo właśnie koszty. Jeżeli patrzymy tylko na zwykłe takie koszty, tak, wydobycia, no to jeszcze to się może opłacać, ale nie patrzymy na właśnie te koszty dodatkowe właśnie dla środowiska. Chociaż właśnie te opłaty za właśnie ten system handlu emisjami, tak, one właśnie spowodowały, że to zaczęto już uwzględniać, tak, i jest odchodzenie. No to bardzo dziękuję. Może tyle, żeby już kolejne pytania. Przejmę mikrofon i przejdę do grupy zielonej. Prosiłbym o subiektywny wybór dwóch najważniejszych pytań. My mamy. My z czterech pytań wybraliśmy dwa i oba byśmy skierowali do pani Anny Hałady. Pierwsze pytanie to w jaki sposób lokalna społeczność może się sprzeciwić budowie kopalni? A drugie pytanie, jakie są szanse takie prawne na powiększenie Poleskiego Parku Narodowego? Odpowiadam na pierwsze pytanie. Proszę Państwa, macie Państwo dwie ścieżki, legalne i nielegalne. Ścieżki nielegalne to jest tak zwane społeczne nieposłuszeństwo czy obywatelskie nieposłuszeństwo, czyli po prostu protestujemy, tak? To są te akcje, które znamy czasem z doniesień medialnych, przypinanie się do drzew, kładzenie się w poprzek drogi, a więc generalnie radykalne bardzo środki, więc rozumiem, że na razie o nich nie rozmawiamy. Działania podejmowane, przepraszam bardzo. Tak. Działania podejmowaliśmy już. No ale to są te z tej kategorii nielegalne, tak. Natomiast jeżeli mówimy o legalnych, po pierwsze i najważniejsze, Państwu jako społeczności lokalnej przysługują uprawnienia takie ogólne, związane z tym, że jesteście członkami wspólnoty samorządowej, czyli jeżeli są organizowane konsultacje lokalne, to możecie w nich brać udział, one są oczywiście niewiążące. I druga kategoria, to znaczy możliwość zażądania wysłuchania lokalnego i lokalnej inicjatywy prawodawczej. Czyli inicjatywy, która polega na tym, że Państwo jako społeczność lokalna proponujecie, wszczynacie procedurę względem władz gminy, która ma doprowadzić na przykład do przyjęcia uchwały o określonej treści. Tu myślę przede wszystkim o tym kontekście zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ale proszę Państwa, umówmy się, to są środki bardzo miękkie, to znaczy Państwo jako społeczności przysługują one jako sposób wyrażania własnego zdania, natomiast nie są bezwzględnie wiążące dla organów gminy. Identyczne uprawnienia macie Państwo także w kontekście decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli jest, czy będzie wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć związanych z wydobywaniem kopalni, przysługuje Państwu prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu. Czyli będzie obwieszczenie w BIP-ie, na stronie urzędu, powinno być obwieszczenie gdzieś na słupach ogłoszeniowych, i Państwo w terminie 30 dni możecie składać uwagi i wnioski. One również nie są wiążące dla organów. Jedyne, co Państwo macie jako indywidualne narzędzia, to mogą być uprawnienia strony. To znaczy, jeżeli ktoś ma nieruchomość i jest jej właścicielem, na terenie przyszłej kopalni lub na terenie, na którą ta kopalnia będzie oddziaływać, to jest względne pojęcie, ale najprościej mówić o takim zwykłym sąsiedztwie z taką kopalnią, to przysługują Państwu uprawnienia strony w postępowaniu. Natomiast w tych postępowaniach tych stron będą dziesiątki, jeśli nie setki, więc nie dostaniecie koperty i pisma jesteś stroną postępowania, weź udział, tylko znów wracamy do obwieszczeń, czyli musicie Państwo śledzić strony internetowe, w naszym przypadku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tam jest informacja o tym, że było wszczęte postępowanie, że Państwo jako strony możecie w nim uczestniczyć i wtedy jako strony postępowania macie trochę więcej możliwości, łącznie z możliwością odwołania się od decyzji skargi do sądu. I to właściwie tyle. Państwo dacie to słowo? Ależ oczywiście. Być może celowe będzie skonsultowanie się z prawnikami, którzy się specjalizują na przykład client, tak, i pomogą. Serio to działa. No. To jeszcze było do Pani to drugie pytanie o możliwości. Tak. Proszę Państwa, nie ukrywam, że mogę odpowiedzieć tylko z formalnego punktu widzenia. Zaraz kolejnemu ekspertowi oddam mikrofon. Z
Z perspektywy formalno-prawnej taka możliwość istnieje tylko wtedy, kiedy spełnione są wymagania dla utworzenia czy powiększenia parku narodowego, a więc cechy przyrodnicze tych walorów, które są podlegają ochronie, przemawiają za tym, żeby je parkiem objąć. Natomiast z formalno-prawnej perspektywy procesowej konieczne jest uzyskanie uzgodnienia z zainteresowaną gminą, czyli tą, która obejmie park. A więc uzgodnienia, które, bez którego taki park nie może zostać powołany czy odpowiednio powiększony. I przekazuję panu mikrofon, bo myślę, że w kontekście przyrodniczych uwarunkowań to na pewno pan powie nam więcej. Ja powiem w dwóch jakby tych kwestiach. Po pierwsze, jeżeli mówimy choćby o dołączeniu Krowiego Bagna, w międzyczasie dużo na Krowim Bagnie zmieniło się in plus. Jest tam wiele gatunków, które w tej chwili spełniają kryteria wysokich walorów przyrodniczych. Tam są dwa tokowiska dubeltów, jest stanowisko wodniczki, jest stanowisko puchacza, jest stanowisko orlika grubodziowego czy hybrydy grubodziowego, albo już nie ma w tej chwili. Dobra, nieważne. To jest tylko minimum tego. W każdym razie od razu powiem, że kryteria przyrodnicze za tym przemawiają. To jest i teraz siła jest w dwóch możliwościach. Po pierwsze oddolnych, czyli naciskanie na, przez rady gminy czy no, na gminę, żeby była tutaj pełna zgoda do utworzenia czy poszerzenia parku. Druga rzecz, no to są uwarunkowania w chwili obecnej rządu polskiego, a konkretnie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który będzie musiał zwiększyć liczbę obszarów chronionych ściśle, czyli rezerwatów i parków narodowych do no, bliskiego 10%. To oznacza, że muszą być utworzone nowe parki i w związku z tym musi być zmiana prawa, która umożliwia tego typu mechanizm. Jak już mówiłem, rozważane jest między innymi przekształcanie parków krajobrazowych niektórych w parki narodowe. Tak więc zaraz powiem tutaj na przykład do doktora Woźniaka, że jest duża szansa, że Sobibocki Park Krajobrazowy mógłby być przekształcony w narodowy i spełnia jak największe kryteria, żeby to było. I były dyskusje na ten temat nieformalne, między innymi na Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody. Tak więc w tym kierunku idziemy. Jaki wpływ mają odpady na hałdy, na takie organizmy jak płazy, gady czy ryby? Takie stricte wpływ bezpośredni, olbrzymi, okej, okay, ale jak to realnie działa, tak? Ten wpływ. Czy ktoś jest w stanie nam odpowiedzieć na to? Chyba nie ma ekspertów. Znaczy to się łączy też z tym naszym pytaniem. No tak, znaczy, bo takie pytanie jak wasze to mieliśmy, tak, zresztą drugie. Tak, tak. To możemy zrezygnować na razie. Jaki realny wpływ może mieć efekt tej debaty na decyzję organów administracji? Państwa, proszę wybaczyć, że oczywiście udzielę odpowiedzi typowo prawniczej, to zależy. Ale dlaczego to zależy? Nie wiem, czy mikrofon jest włączony, czy Państwo mnie słyszycie. To zależy, proszę Państwa, przede wszystkim, no właśnie. Chyba się bateria rozładowała. Dobrze, to ja użyję swojego głosu akademickiego. Proszę Państwa, od czego to zależy? Przede wszystkim to zależy od tego, czy Państwo traficie ze swoimi rekomendacjami do właściwych organów i czy przekonacie te organy do tego, żeby podjęły, uruchomiły swoje kompetencje. Bo te kompetencje istnieją po ich stronie. Natomiast rolą Waszą i tych rekomendacji jest wzbudzić w organach przekonanie o tym, że muszą z tych swoich uprawnień skorzystać i że kontekst tych uprawnień mieści się w szeroko rozumianym interesie publicznym. I dotyczy to zarówno RDOŚ, który wydaje decyzję środowiskową, dotyczy to ministra, który wydaje koncesję i ma przesłankę do tego, żeby z przyczyn związanych z ochroną przyrody odmówić jej udzielenia. Czyli kompetencje mają, tylko trzeba wzbudzić w nich to przekonanie, że użycie tych kompetencji w danym momencie jest zasadne. Czy pojedyncza osoba musiała być niebywale konsekwentna i cierpliwa w działaniu?
działania. Ale mamy tutaj stowarzyszenia różne i dosyć działające. Tak, myślę, że za pośrednictwem organizacji państwa różnych pozarządowych na pewno wywieranie z różnych stron nacisków byłoby skuteczniejsze niż działanie jednoosobowe. Bardzo dziękuję. Ja również.